Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Runiczny i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek z cyklu Zagrajmy w Game World. A w dzisiejszym odcinku dodałem mod, który się nazywa Kill For Me. Oznacza to, że zwierzęta mogą organizować, możemy je nauczyć tutaj i dzięki temu będą się organizować w pack, czyli takie, by to określić, sfory. I będziemy mogli kazać im atakować przeciwnika. Tu będą te paki, w tym momencie nie mamy żadnej. O, widzę, pumę mamy. Okay. Wszystkie stworzonka do nauki tego. I wówczas będą... dobrze. I wówczas będą mogły zorganizować się i zaatakować. A jak będzie ich więcej, nie będziemy potrzebowali do tego kolonistów. To jak kiedy nas tutaj zaatakowały roboty, jak widzieliście, okazało się bardzo przydatne. Chciałem zainstalować moda, made, żeby dziki były znowu inteligentne, ale mod ten jeszcze nie został dodany do wersji 1.1, więc niestety będziemy musieli obyć się bez niego. Zresztą z tego co zauważyłem, chyba nawet w ogóle dzików tutaj nie mamy. Osioł, indyr, żółw, zając, klacz, no nie mamy. Więc. A w międzyczasie ja chciałem jeszcze tutaj poszukać, o, jest bardzo istotne, kto u mnie był od budowania Troi. Przenosisz drewno, dobra, potem. Rozbierz mi to. Jeszcze gdzieś tutaj i to mi rozbierz. I z tego będziemy mieć komponenty. I liczę, że dzięki temu uda się to dokończyć. Jak to uda się dokończyć, bo mamy dwa, tak. Jak się to uda dokończyć, to będziemy mogli rozebrać te roboty i z nich też komponenty uzyskać. Jesteś tu. Koniki. Coś padło, widzę. Osiołki. Spider, co ty robisz? Budujesz. Dobrze, buduj. Ile z tego wyszło? 9. To najpierw mi to przenieś. Jak to przeniesiesz, to skup się na tym. Dobra, Rally Pond. Doszedł z tym modem Kill For Me. I o, nie to. Obszarach to jest? O, jest. Grupa zwierząt. Grupa zwierząt, które będą w paku, najpierw się zbiorą tu, dopiero z tego miejsca zaatakują. Można to postawić gdziekolwiek, natomiast w tym momencie będzie prosiło już w każdym, na każdej planszy o postawienie tego, albo będzie tutaj taki komunikat, jak widzieliście przed chwilą. Potrzebuję górnika. Górnik. Co robisz? Czyścisz brud. Dobrze, za chwilę. To w pierwszej kolejności proszę cię, żebyś mi wykopała. Ile już tutaj ciał. My mamy jakieś faunę, coś co możemy... Więc tak, na pewno szopa nie chcę, osioł, wrak, warga. Wargi byłyby fajne, ale za duże ryzyko ataku. Ogier. Konik. Okej. Okay. Gdzie trzeba kupić, będzie to bezpieczniejsze, jeśli kupimy. Widzę, Spider bierze się do pracy. Jak tam z drewnem stoimy? No, nie ma tragedii. Chociaż dobrze by było mieć więcej. Uran mi tutaj znaleźli. Mamy 11. Rej, co ty robisz? Przenosi.
Masz bliżej. Dobra, a taboreciki mogę w sumie od razu wybudować. Tu i tu, ale z tym się akurat nie śpieszy. Jest, rozmontujmy Hanoida i brób bez końca. Baxter, co ty robisz? Tu jesteś. Dobra, potem. Ta potrzebuje prądu. No jest prąd. O. Potem się zajmij tym. My ci tu i tu postawimy światełka, żeby było łatwiej. I tu też możemy światełko postawić. Dobrze. Mamy 6 komponentów. Ups, bzyt. W moich polach. No. No i właśnie dlatego robię dodatkowe kable. Bo gdyby to był jedyny kabel, który stąd tutaj przenosi, to wszystko by to w tym momencie zgasło. A że mamy tu jeszcze pociągnięte, tu jeszcze pociągnięte, w sumie tragedii nie ma. To nie było z tego komponentów? A z tego będzie? Też tylko metal. A. Interesujący. Dałbym głowę, że kiedyś z tego metal też, czy super metal i komponenty. Dziwne. No to jestem negatywnie zaskoczony. W takim wypadku jak najszybciej trzeba zrobić badania. Multi Analyzer, tak. I potem zrobić. Jak to już będzie? To będzie. Nazwana fabryka. Nie. Ja chcę po prostu. Monitor fabrykacja, stół produkcyjny. Był stół do produkcji komponentów. Na pewno. Może tu? Chyba tak. Chyba to będzie tak, bo nawet wygląda jak ten. Czyli trzeba go będzie multi-analyzer, jak tylko wybada. Ani tak, gdzie ty jesteś? Kamica. U, fajnie. Potrzebujemy jeszcze samczyka. Jak tam? Czas zapora? Spider, gdzie ty jesteś? Oparzenie? A, musiałeś podczas gaszenia musiałeś się zranić. Co tutaj jesz? Ty jesz, dobrze. O, bo widzę, że wyprodukowali nam trochę więcej żywności. O, jeden posiłków. A co ty robisz? Gotuję 4 dobre posiłki, okej. Okay. Dobra. O, tutaj zrobili w końcu. Ściany z wapnienia. Troy, co ty robisz? A, dobrze, to nie będziemy wam przeszkadzać. Spider? Ty się leczysz, dobrze. Okej, okay. To my w tym momencie. Jakiś quest nieistotne. Dobrze, to w takim wypadku ja w tym momencie chwilę się wyłączę. Jak będzie coś ciekawego, to wrócę. Do zobaczenia za dłuższą, krótszą albo dłuższą chwilę. Jestem z powrotem. No, wydarzyła się rzecz, której liczyłem, że jednak się nie wydarzy, ale jednak mamy gniazdo insektów. Tutaj. Problem polega na tym, że nie jesteśmy kompletnie na to przygotowani. To znaczy, nie zostały tutaj zbudowane, tak jak prosiłem, ściany z drewna.
Spróbuję je na szybko zrobić, aczkolwiek no. Czy wrak zemsta? No, czy ja tutaj nic nie chciałem? Pomóżcie. A Spider, gdzie jesteś? Sen psychiczny ludojot. Dobra. Robimy w ten sposób. Was ściągnę ze służby i każę wam siedzieć w obszarze bezpiecznym. Jak ty się tony trzymasz? Śmierć za 5 godzin. Jezu, tutaj drzwi nie. Tutaj osioł umarł. Uuu, niedobrze. Dobra. Kto tutaj biegnie? Bombo, dobrze. A ty dlaczego nie masz broni strzeleckiej? Jeszcze bardzo dobrze strzelasz. Wyposaż się w strzelbę. Frej. Baxter, przykro mi was budzić, ale mamy tutaj kryzys. Też. Idziesz dobrze. Okej. Spider. Valdo. Kto idzie? Bumbo. Dobra. Valdo. Też tu. Ceti. Już tu idziesz, dobra. I a nie te weźmiemy. Okej. Tu idźcie. Idziesz. Trzeba było od razu tutaj iść. Jak tam Tony? Dobra, jest nosimy go, dobra. Uratuj go. Samiec. Uratuj go. Ktoś w ogóle da uratować? Mierzę. O, może być. Możemy ściągnąć ograniczenia.
Płuto. Ruch 81. Cholera. Dobra, potrzebuję kogoś, kto ma. Nie ma. Jak ty się trzymasz? 3 godziny. Dobrze. Uratuj. Dobra, chwila prawdy, czy uda nam się to niego uratować? Śmierć za godzinę. Dajesz, dajesz, dajesz. Chyba nam się uda. Jak to mówią, od pracy się nie ucieknie. Dobra, na czym my tutaj skończyliśmy? Aha, Tony. Tony jest ratowany. Jak tam Wark, który... Ale widzę, że Wargiem się nikt nie zajął. Dlaczego? Ja się grzecznie pytam, a nie ta. Czy Wark? Aha, okej, okay, dobra. Tony za dwie... O, Tonego już uratowaliśmy. Uff. Tego osiołka trzeba stąd zabrać. A kto jeszcze nie śpi? A nie ta, ale ty jesteś zajęta. Jesteś zajęty. A Amy, co ty robisz? Odpoczywa. Aha, dobra. A przenieś osła. O, tak mi się tutaj umarł w takim miejscu, że... tu mamy samicę. Trochę też w słabym miejscu. No ale no cóż. Dwa utrata krwi. Już powinno mu się to zmniejszać. Trzeba będzie dokończyć któregoś momentu. No dobrze, taką mieliśmy sytuację tutaj z Wargiem. Aha! Nie zapomniałem o insektach. Jak szybko to wybuduje tą ścianę, to będzie tutaj... Może nie teraz, a zaczekam, aż będzie noc. Jak insekty pójdą spać, wtedy w nocy będziemy to robić. No bo walczyć z insektami mi się nie uśmiecha. Głód. Kto jest głodny? Toni. Dajcie mu jeść. Jak tam? Niedożywienie lekkie, ale utrata krwi mała. Dobra, mnie maleje, dobrze. Zbudujemy to, to potem zbudujemy jeszcze z coś takiego. I rzucimy tutaj przynajmniej z dwie warstwy. I rzucimy tutaj granat w to. Tutaj widzę, zaczęły kopać. Pajączki. Marmuru. Ok. Myślimy potem Spidera, żeby to tutaj. Nie może transportować. Tutaj w ogóle cała broń się niszczy.
Oj, będzie do zakopywania pod tym. Najgorsze, że w tym korytarzu kopią. Trzeba będzie to potem zasłonić. Bez dwojga złego lepiej, żeby się tam pokazały niż tutaj u mnie. Dobra, to jak już skończymy i będzie palenie tych, to do was wrócę. Póki co, do zobaczenia za chwilę. Jestem z powrotem. Udało nam się tutaj zbudować ścianę. I liczę, że dzięki temu mam już tutaj koktajle Mołotowa i wady sobie śpią. Więc liczę, że uda się je usmażyć. Jak się tylko je uda usmażyć, to... Co jest? Ale migra zaczęła ścinać. Ciekawe, co się stało. A tu pobiegły cholerniki małe. Też trzeba będzie zabezpieczyć. Ale widzę, że pozostałe też się zaczęło jarać. W zasadzie, ale ścina. Jak odejdziemy kawałek dalej, będzie lepiej? Nie, też. Udar słoneczny bardzo poważny. Tu się wszystko już zaczęło też palić. Dobra, część już padła. A ty idziesz do drzwi. A, już padłeś. Dobrze. To ja wam teraz zabraniam tutaj przechodzić. Co tutaj jest? A z granitu. Tutaj damy granit. No i robaczki się teraz już spalą. To trzeba będzie zabezpieczyć, żeby się nam tutaj nie przekopały. Najlepiej w ogóle to anuluję. Trzeba będzie wymyślić troszeczkę inną metodę. Ale na to też jest sposób. Ściana z drewna. Tu, 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 tu. Opowiedzmy tu i tu. A tu ściana z granitu. I już po robaczkach. Teraz musimy tylko poczekać, aż temperatura tutaj opadnie i będzie można na spokojnie kontynuować. Dobra, a w międzyczasie tak. To pozwoli z powrotem, to pozwoli z powrotem i to pozwoli z powrotem. To mi róbcie w pierwszej kolejności. I to dobrze by było też załatać. To jest uran. Uran to ja poproszę. Ciekawe, czy to przetrwa. Jeżeli by to przetrwało, to owadzia papka jest bardzo fajna. Jest traktowana jako bardzo dobre jedzenie. No, niestety pali się. Trudno. W tym momencie letuje 100 stopni, prawie 1000. No to na spokojnie poczekamy, aż się to
Michał, pracy. Spider. Przenosi stal do grzejnik pla A. W pokojach jak macie? 21. Aha. To ci trzeba włączyć. Spider zajmie... Marmuru. Brakuje bloków marmuru. U. Brak wapienia. Baxter, czy ty się obijasz? Czy szyjesz? A. Zajmij się tym w pierwszej kolejności. Granit, marmur. Zrób mi marmur. Ja tutaj w ogóle dodam. Bo w tym momencie on do 500 zrobi. Dodamy tak. Marmuru. Do uzyskania 100 i granitu do uzyskania 100. Co my jeszcze mamy? Wapń, a wapień to w tym momencie najmniejsze. I to damy w pierwszej kolejności, żeby w pierwszej kolejności zrobił po 100. Dopiero potem resztę. Tu jest wrak. Frakcji. Przełączył się do nas. Mywa. A, jest. I jego tutaj będziemy uczyć i on będzie mieć całość, tak. Zauważyłem, kiedy się przyłączył. Jak temperatura spada. Pożar. Gdzie pożar? Tu. Zaraz to mi to ugaście. Jaka już ta temperatura tutaj jest? Spada. I dobrze. Hej, Spider, co ty robisz? Beton? Aha, dobra, ale to potem. Zajmij się tym. Chociaż nie, zbuduj to. Buduj, jak już tutaj jesteś, to buduj. Bardzo dużo rzeczy do budowania. Mamy. Zastanawiam się, czy komuś jeszcze nie dać, żeby szybciej budował. Amy, a ty jesteś... Dobra. Najwyższy priorytet do budowania, bo mamy tyle do zbudowania, a nie mamy rąk do pracy. Będzie moja elektrownia atomowa. Można tu dać i tu dać światełko, żeby było ciut jaśniej. Tu jeszcze nigdzie. A, tu mogę. Dobrze. Może tu? Tak ciemno. Ja wiem, że jest to marnowanie prądu, ale wolę, jak w mojej kolonii jest jasno. Szkoda, że tego się nie udało zebrać, no ale no cóż, nie można wszystkiego mieć naraz. Dobrze, myślę, że na dzisiaj byłoby tutaj wszystko. Myślę, że ten odcinek wyszedł mi dość długi już w tym momencie. Kakao. Ja sobie w tym momencie badam te mniejsze. Pozwala na pokrycie gładkiego kamienia inną powierzchnią. Odblokowuje ziemię. O, może być. Wtedy sobie tutaj przerobimy na ziemię. Tutaj zwiększymy może ziemię.
Dobrze, w każdym razie ja Wam bardzo dziękuję i do następnego. Mówił do Was Runiczny, trzymajcie się ciepło. Cześć.